Witam wszystkich. Dzisiaj opis rasy Pitbull Terrier, czyli popularny Pitbull. Oczywiście, rasa bardzo często uważana za rasę bardzo niebezpieczną, stanowiącą realne zagrożenie, ale czy tak w rzeczywistości jest? Jakie naprawdę są pitbule? Pamiętajmy też, że w Polsce jest to rasa uznawana za rasę agresywną i żeby posiadać Pitbulla, trzeba mieć odpowiednie zezwolenie. Ale zacznijmy od wielkości: 43-53 cm wysokości. Waga. Tu jest pewien problem, ponieważ właściwie nie ma takich określonych wartości, ile te pitbulle powinny ważyć. Powinny ważyć tyle, żeby ten ich wygląd był według wzorca. A jeśli mowa o wzorcu, warto wspomnieć o tym, że nie jest to rasa uznawana przez FCI. Czyli tą największą organizację zajmującą się psami. Oczywiście, Pitbulls są uznawane przez inne organizacje, no ale na razie, przynajmniej na razie, FCI tej rasy nie uznaje. No ale tam o tej organizacji już chyba jest materiał na kanale, jeśli nie, to będzie i powiem więcej o tej organizacji. Żyją średnio 13-14 lat. Przejdźmy jednak teraz do tego, co najważniejsze czyli do charakteru i zachowania. Są to psy bardzo aktywne, potrzebujące naprawdę dosyć sporo ruchu. Może nie są to psy o tak wielkiej potrzebie ruchu, jak na przykład Siberian Husky czy Owczarek Belgijski, ale tego ruchu jednak potrzebują troszkę więcej niż większość większości raz. Są to też psy, które bardzo mocno przywiązują się do swojego właściciela, właścicieli. Dosyć słabo znoszą samotność, no i po prostu lubią być z człowiekiem to nie jest rasa psów które będziemy zostawiać na bardzo długo w samotności to nie jest rasa psów które będą żyły na przykład na zewnątrz i od czasu do czasu tylko zaszczycimy je swoją obecnością są to psy które uwielbiają być przy nas i potrzebują tej obecności agresje Oczywiście jakieś podłoża agresji w tych psach są i to na pewno większe niż w większości raz, ale to Taka agresja w tym znaczeniu, w jakim patrzymy na Pitbullę, jak większość osób patrzy na Pitbullę, bo my raczej nie, to jest raczej wynikiem złego wychowania i złego prowadzenia. To nie są psy z zasady agresywne, mm, jeśli są w odpowiedni sposób wychowane i prowadzone. Są to też psy bardzo wesołe i chętne do zabawy. Ale to też psy, co warto wspomnieć, kiedy mówi się o zabawie. To nie są psy należące do tych psów delikatnych. One są dosyć mm, niedelikatne. Czy to w czasie okazywania uczuć, czy też w czasie zabawy mogą nas po prostu staranować. To nie są tak delikatne psy, jak niektóre rasy, że będą bardzo uważały. One raczej są raczej nas przesuną, niż ominą. Ale są to też psy bardzo czułe, no i to okazywanie tej czułości u osób niedoświadczonych, u osób, które nie miały doświadczenia z pitbullami, może się wydawać dosyć <coughs> ciekawe, że tak powiem. Kolejna sprawa, należy uważać kiedy się pobudzi, kiedy się podnieci, bardzo ciężko wyprowadzić uspokoić go po prostu. Naprawdę musi być w odpowiedni sposób wyszkolony, żeby ten stopień pobudzenia, kiedy już jest na wysokim poziomie, żeby go uspokoić. On dosyć ciężko się uspokaja. Jeśli chodzi o kontakt z psami, jest on dosyć ciężkawy. Bardzo dużo zależy, jak zawsze mówię, od socjalizacji, konsekwencji i wychowania. Raczej te psy z innymi psami mogą mieć problemy. Oczywiście w odpowiedni sposób je będziemy socjalizować, wychowywać. To nie będą wszczynać bujek, ale pamiętajmy, że jeśli inny pies go zaczepi, zaatakuje, no to ktoś nie ma psa najczęściej. Bo ciężko naprawdę znaleźć rasę psów, która z tymi dużymi pitbullami ma jakieś większe szanse. Z ludźmi jest całkowicie inaczej. Te psy uwielbiają ludzi, są bardzo przyjacielskie, ale tu też musimy pamiętać o wychowaniu. Tylko, że tu wystarczy zwykłe, normalne życie z tym psem, żeby te kontakty z ludźmi były na normalnym poziomie. Tu może się pojawić problem, kiedy ktoś źle wychowuje w sposób taki bardziej. Hmm, ktoś po prostu chciał źle wychować psa. Wtedy mogą pojawić się problemy z psami. Z dziećmi, kiedy są w odpowiedni sposób wychowane, bardzo fajnie, ale jest bardzo ważna obecność osoby dorosłej. To jest jednak duży, silny pies. Trzeba uważać na jego siłę, na jego wagę, na to, że one nie są zbyt delikatne, no ale jak zawsze, jeśli mowa o kontaktach psów z dziećmi, zwłaszcza na przykład dzieci, że tak powiem, obcych, mało znanych, no to. Tylko i wyłącznie pod kontrolą osoby dorosłej. A nawet jeśli są to, można powiedzieć, swoje dzieci dla tego psa, to też raczej pod kontrolą opieki dorosłej, osoby dorosłej. Jeśli chodzi o kontakt z innymi zwierzętami, no to różnie to bywa, też dużo zależy od wychowania, od tego, jak one współistnieją ze sobą. Ale kiedy jest przyzwyczajony, wychowany z tymi zwierzętami, nie będzie raczej problemu. Szkolenie proste, ale nie może być monotonne, nudne. Powinno być nagradzane, ale nie liczmy na ślepą pracę z taką z całego serca. Jednak chociaż ta nauka jest bardzo szybka, do tego dochodzi ta potężna chęć rywalizacji ze strony pitbulli. To musimy troszkę tego naszego, można powiedzieć, czasu i umiejętności włożyć, żeby tego psa czegoś nauczyć. Wychowanie jest dosyć, można nie na tyle, można powiedzieć, że trudne, ale jednak troszkę wymagające. Musimy jednak być cierpliwi, konsekwentni, musimy to wszystko robić w sposób łagodny, zrównoważony, ten opiekun raczej, żeby był doświadczony. Dlatego raczej ten pies nie nadaje się na pierwszego psa. Jeśli już, to jednak, żeby taka osoba wiedziała, co robi najlepiej, żeby miała kontakt z kimś, żeby jej wytłumaczył, w jaki sposób to robić, żeby po prostu mm, źle nie wychować tego psa. Co nie jest aż tak trudne, jakby mogło się wydawać. Kolejna sprawa to to, że to jest świetny sportowiec. To naprawdę jest pies, który jest świetnym atletą, świetnie się sprawdzi. No ale może koniec już o tym charakterze, bo się przedłuża, a są jeszcze inne rzeczy. Takie jak na przykład pielęgnacja, a ta jest bardzo, bardzo fajna i prosta. Oczywiście potrzebna, potrzebna jest regularność, ale to jest wszystko coś bardzo banalnego. Należy zwrócić szczególną uwagę jednak na zęby i oczy. Na te dwie rzeczy w czasie pielęgnacji. Zdrowie. Są to psy zdrowe, ale uwaga na Dużą odporność na ból. Mogą nam po prostu dosyć późno pokazywać, że je coś boli, że mają jakąś schorzenie, jakieś schorzenie, jakąś kontuzję. Musimy jednak na to bardzo uważać. Podobnie na przykład jak u bulterierów. To jest bardzo coś złego, ponieważ ten pies nam naprawdę bardzo późno będzie dawał sygnały. Że coś zjeść z nim nie tak. A tak to problemy ze stawami, alergie, problemy ze skórą, żywienie. Uwaga na alergie, właśnie dotyczące żywności. Dosyć sporo jedzą, no ale to oczywiście rezultat tego dosyć dużego, sporego temperamentu i po prostu są to psy mocno umięśnione, potrzebujące masy ruchu, no i masy. Jedzenia, wady i zalety. Oczywiście zacznijmy od wale. wad. Pierwsza z nich to, to wychowanie nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Kolejna kwestia: nie za dobrze dogadują się jednak z innymi psami. Tutaj jest bardzo potrzebna odpowiednia socjalizacja i wychowanie. Kiedy się już pobudzi, bardzo ciężko go uspokoić. To uspokojenie jest raczej dosyć ciężkie, źle znosi samotność. Źle też znosi i niskie i wysokie temperatury. Jeśli chodzi o zalety, pies bardzo czuły, świetny sportowiec, dosyć łatwa pielęgnacja, no nie dosyć, tylko łatwa. Szybko się uczy, chociaż tu potrzebna troszkę motywacji, to i naszego chęci, do tego wesołe, chętne do zabawy. Dla kogo Pitbull? Oczywiście dla każdego, który będzie w stanie go wychować w odpowiedni sposób. I później prowadzić. Do tego zapewni mu odpowiednią ilość ruchu i naszej obecności. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby ten pies miał całkiem sporo ruchu i całkiem dużą ilość czasu spędzonego z nami, z właścicielem, ponieważ to świetnie wpływa na jego zachowanie i psychikę. Tak samo jak ten ruch. Ale pamiętajmy też, że to są psy, które lubią spokój. Taką zrównoważoną rodzinę i dom, bez wariactw, krzyków, szaleństwa. One jednak wolą troszkę spokoju. Dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka. Opublikuj, poleć, pokaż znajomym. Każda Twoja aktywność jest ważna. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam ponownie.